Cześć, dzisiaj zbierania gałęzi, ciąg dalszy. No niestety dzisiaj pana Marka nie ma, ale sobie jakoś tam sam podziałam. No, raczej z tych, to co jest pod trawami i tak dalej, to raczej zostanie. Przy tej ilości śniegu jedynie to co wcześniej było powyciągane na te kubki pozbierane, to wszystko się pozbiera. No tak to za dużo szukania jest z tymi gałęziami, żeby je szarpać. No ale to ludzie, wtedy z panem Markiem zbieraliśmy, to już spokojnie można pomału zaczynać orać, wyrywać te pniaki, bo już tam jest na spokojnie, nic się tam nie będzie plątać z tymi gałęziami. No i ogólnie tam większość pniaków jest przez samą bronę wyrwana, a reszta co tam została to już wyrwie pługi. Wtedy już można chyba całość orać jakimś tam niby trzyskibówką z tego co słyszałem. No dobra, to ja sobie działam dalej, ja coś w międzyczasie nagram jeszcze dodatkowo. No to na razie. No, zbieranie gałęzi, w sumie na chwilę obecną to pniaków samych, ciąg dalszy, bo tu od rowu które przejechałem, żeby to póki trochę twardsze to mieć możliwość tego zebrania. Opa. Bo potem tam obawy, że przyczepa siądzie przy takiej ilości. Tam dalej ktoś też coś działa z drugiej strony w lesie, bo tylko dymek idzie. Ale chyba wycinkę lasu prowadzą jakąś. No, a na razie powietrze nie schodzi, bo w zaworek postukałem i się zablokował, także nie ucieka powietrze na razie z tego koła. Idzie tyle dobrze, bo kurczę już ostatnio to słabo było. Co chwilę trzeba było dopompowywać to koło. No akurat na tym rogu no takich korzeni jak ten to sporo jest. Kurde, jedną ręką ciężko dosyć aż to wrzucić i się tak zamachnąć, ale jakoś damy radę. Hopa. Jakaś grubsza gałąź. No, na razie w to co nie było jeżdżone to się nie ładuje, bo kurde nie wiadomo na co się najedzie. A tu to przynajmniej już pewne, że się nie rozpierdzieli, ale nic się nie stanie. No tu też takie akurat miejsce bardziej mokre, tylko że co? Tylko że pod śniegiem i lodem jest. No tutaj jakaś gałąź widać. O, następna. Opa. No a co do glebogryzarki to na razie w pierwszej kolejności chcę się tym zająć, żeby móc już coś działać z tym. Jak tylko puści mróz, że można to było już uprawić na ten rok i coś wsiadzie, coś posiać jak najszybciej. O kurczę, już długo, wystarczająco długo wegetacji miał.
cała działka w sumie pana Marka. Kurczę. No dobrze, że tu nie wjeżdżałem, bo tu jest tak miękko, że pode mną się ziemia ugina. Kurczę, ale jakiś korzeń chyba jest. Czy coś. Nie. O, miękko jak cholera tu. O, tu też jakiś pniaczek. Mniejszy. W sumie już mam obawy trochę jeżdżenia, bo wsiądzie to potem nie mam jak to wytargać. Jak ostatnio. Ostatnio jakieś kurczę wyszło. Teraz przyczepą to może być trochę ciężej. Jak się utopię gdzieś. No, już trochę na przyczepie mamy. Myślę, że do końca dojadę. Tego pasu i będzie pełno. Albo nawet może nie dojadę. To różnie bywa. O, koło tego małego dąbka to miejsce dziś ostatnio utopiłem. Pełno śladów zwierzyny na śniegu. Przynajmniej nawóz zostawiają i z nich pożytek. Dobra, to na chwilowe są tyle. Teraz mamy cały przejazd na blokadzie, bo kurczę, to puszczę od razu. Od razu siadam z pikapą. Dlatego trzymam go cały czas, żeby mi się tu nie utopił. I niby z przodu tak dosyć twardo się wydaje, a mimo wszystko siada jak cholera. No ale to już przyczepa sporo waży. Bo też staram się tak tylko pewniejszymi miejscami jeździć. Żeby nawet tam nie najechać, ani nie siąść właśnie. Już myślałem, że będzie słabo tam. Teraz pytanie, co chwilę to tam poryję sobie 60, ale na blokadzie jakoś idzie dalej. No tak, muszę tutaj całe pole naokoło objechać, a zaczynać od rowu. Przyczepa trochę lżejsza i dopiero później kieruje się w tą stronę, gdzie jest trochę twardziej. Tak spokojniejszy jestem, że przejadę tutaj, bo tam to kurczę, no ja się boję tak kurczę z doładowaną przyczepą przejechać. Korzeń jeszcze leży i gałązka. O. Ale nawet ładnie grzebie na tych oponach transportowych. Myślałem, że będzie gorzej, jak zacznie się gdzieś tam kopać. To całkiem przyzwoicie sobie radzi. No też tutaj praktycznie same korzenie są na tej przyczepie, bo tam większość to korzeni podbierając pod rowu, to pewnie też baga. Dlatego taka dosyć konkretna. Да, да.
akurat tym miejscem, gdzie z panem Markiem zbieraliśmy, tak że no spokojnie można nacisnąć. Bez obaw, że się na coś piernicze. Ona na trójdzie. Szatan. Szatan kazał tańczyć. Delikatne uścisk ma teraz też 60, ale bez tragedii. Będzie chwila, to ten Bóg trzeba podkręcać, co pan Marek przywiózł. Śruby kupił do niego, wystarczy skręcić, gada. Jak puści to wszystko, ten śnieg potopnieje, trochę się temperatura polepszy. A plus oczywiście to można zaczynać wyrywać te drzewa, co w rzędach rosły. Znaczy drzewa. Nie od drzew. Też może latem się tą 60 trochę odmaluje, bo to kurczę, komuś to słabo wyszło to malowanie. Składu pomalowane i dlatego tak wygląda, jak wygląda. Farba schodzi. To kurczę, kapki dzisiaj brakuje. Zapomniałem mojego termosiku. Poziom wody w rowie się podniósł bardziej niż ostatnio było, także naprawdę jest sporo. Też chwila się znajdzie, to trzeba trochę udrożnić przepływy w tym rowie, zwłaszcza z tej strony, na tym kawałku już w miarę ogarniętym, bo tutaj, a nie, tutaj gdzie las jest najgorzej, najgorzej właśnie. Zaraz muszę podpiąć te łody i zaraz coś tam muszę nagrać typu skiprowania tego drewna całego.
drugą przyczepę. Te trochę mniej czubata, ale trochę czas goni. Dzięki, to na dzisiaj tyle. Do jutra to wiem.